Dzień dobry kochani, witam was serdecznie, zapraszam was na nowego vloga. Nareszcie nagrywam vloga, bo długo nie było. Ostatnie dwa filmy, to jeden był haul, drugi była pogadanka Q&A. W ogóle bardzo się cieszę i dziękuję za tak pozytywny odbiór tych ostatnich filmów. Super, 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 bardzo mi miło. Tak naprawdę jeszcze nie mam żadnego planu, co tu dzisiaj robić, jak zawsze zresztą, ale z drugiej strony tak ta rutyna gdzieś tam zawsze wychodzi, ale na razie jesteśmy na etapie takim, że Julianek dochodzi do siebie po wstaniu, ogląda bajeczkę w kocyku, na razie się nawet nie chce ubrać. Maciuś stara się dobudzić Mikołajka do przedszkola, bo jakby chodzi już łatwo, ale żeby wstać jest trudno. I tu pojawiły się teraz problemy na tym poziomie. A ja za chwileczkę będę smażyć dla Julianka na śniadanie placuszki z kaszki manej banana, z płatków owsianych, z jajka i trochę mąki. Tak, i takie placuszki. To już nieraz wam we vlogach pokazywałam. Także spędźcie ten dzień z nami. Mam nadzieję, że będzie miły. No i lecimy z tym dniem. Przedszkola wstawać. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Niedobrze. Niedobrze. A co się dzieje? Jestem chora. Ojej, a co ci jest? No boję mnie psu. Naprawdę? Oj, bardzo mi przykro, Mikołajku, wiesz? To musisz chyba jeszcze poleżeć ze dwie minutki, tak? Mhm. Mikuś coraz lepiej opanowuje umiejętność symulacji, coraz lepiej mu to idzie, ale wiecie, no rodzic, chyba rodzic już wie, kiedy, co i jak. A już nasz Mikołajek wydobrzał, tak? I co teraz? Boli mnie brzuch. Brzuch cię boli, a w którym miejscu? Tu cię boli. Co się stało, Julianku? O co chodzi Julianowi? Boli brzuszek. O co chodzi Juleczkowi, wiesz o co chodzi? To. Tablecik, tak? Boju, tu każdy musi mieć swoją baję. Julianku, jak Mikuś wróci z przedszkola, to będziesz oglądał swoją bajeczkę. Jak pójdzie do przedszkola, niech chwilę ogląda swoje smerfy. Co pan by chciał? Dobra, zaraz to zdejmę. Ja myślę, że dziś będzie fajny dzień, co? Tak. Dobra, buziaczko, od razu ci się lepiej zrobi. No, oglądaj smerficzki przed przedszkolem, tak? Tak? Tak. Dada, mama. Czołg. Czołg, Julianku. To jest czołg. Twój czołg? A nie Julianka? A macie takie same? Ale to moje. Gdzie jest drugi? Jest drugi czołg. Proszę. A, bo jeden. A, dobrze. No Juleczek ci daje, widzisz. A mogę zabrać czołg? Do przedszkola? Możesz. Co, Juleczku? No pokaż, o co chodzi. Nie. Nie? Dobrze, mama idzie robić śniadanko, placuszki. Mikuś, oglądaj sobie bajeczkę, Julianku, baw się chwilkę. Zaraz będzie śniadanko. Dobra, tu mam wszystkie składniki na placuszki. Będzie na tej kaszce mąka, płatki owsiane, banan, powinny być dwa, ale nie mam, jest jeden, na szczęście się uchował, jedno jajko, troszeczkę miodu. Nie będę smażyć tak po prostu na lekko posmarowanej patelni tłuszczem. Jeszcze przed wyjściem proces tatuatorski. Co wybrałeś, Mikulek? Minionka. Minionka, tak?
Też mi, Julianku, dostaniesz też tatuaż, tu są tatuaże. Tak, wiem. Tata. Już, kochani, już ci daję. Tatuaże, proszę. Wybierz, daj tatusiowi. Tata do pracy dziś nie wyjdzie. Kotka jakiegoś? Misia? Misia, tak? Misia, dobra. Mama, wytniesz misia? Wytnę. Tego zielonego? Tego różowego. Różowego, dobra. Mamy misia, można robić. Jak tam u Mikusia minionek? O, wow. Elegancko. Pani Luba będzie zachwycona. Jeszcze chwilkę. Aha, poczekaj jeszcze chwilkę. Nie, tak, że nie dotykaj jeszcze, żeby ci się nie rozmazał. Teraz Juleczek. Nasz Maciuś, codzienny rytuał, co? Jak się pytacie o rytuał z małymi dziećmi, to wygląda właśnie tak. Od rana tatuaże, kiciki, ta, baje, kocyki, pioski. A może kicika jednego? Kicika? Myślę, że tak na drogę mu damy, co, Maciuś? Na drogę jednego kicika. Dobrze, kochani. Mówiłam wam, to są suplementy. A ostatnio w filmie wam o tym mówiłam, suplementy na odporność między innymi i takie kitsiki właśnie dzieci wsuwają. O, przyda się kitsik, co? Mama już daje. Jeden kitsik na drugie. Czekaj, Małysia ma jedną rączkę. Proszę. Jak tam tatuaż? Misiu, a nie grz się od razu, trochę posi. Żebyś miał więcej przyjemności z tych kicików. One są troszkę z cukrem, także staramy się ich tak dużo nie dawać. Jak tam? Jak, Juleczku? Tak. Ładny? Jest tatuaż? Tak? Podoba ci się? Udał się? Piękny. Udał? No delikatnie. Juleczku, jeszcze nie dotykaj. Okej, okay. No. Jest tatuażyk. A ja mam Jona. No, pięknie. A, jak ja to będę niosła? Ja będę trzymał tutaj, bo tu jest trzymać. Wezmę jakąś siateczkę i przyniosę do domu. Niech bierze, chce. No miał wziąć czołg. A może jakoś trochę lżejszą zabawę. Co, Juleczku? No chodź, wybierzemy razem. A zobaczcie. Chodź, ale zobaczymy, dobra, co tam jeszcze jest. Maciuś, niech weźmie tego kampera. No to bierz, który już chcesz. To już wybierz sobie jeden. Nie jeden, jeden, nie jeden, dwa, ciężko. Tylko jeden. To bierz. I chodź. No bo już to jest do pracy. Masz już zabaweczkę? Dobrze. Już jesteś gotowy do wyjścia? Tak. Super. Ja mam motor. Julianku, on ci idzie dać buziaczka. Juluś, daj mu buziaka, zobacz, on ci idzie buzi dać. Idziemy. O, super. Dobra, lećcie. Musiaczek. Szybciutko, Mimi. Idziemy. Mimi. Kulek. Widzieliście, ja jeździu na jednym. Na jednym kole. Na jednym. Pa. 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 Podejrzewam, że w każdym domu wygląda to podobnie, na zasadzie, że każde dziecko ma swoje rytuały. Słuchajcie, to wyjście do przedszkola zawsze tak się bardzo, bardzo wydłuża, przeciąga, dlatego też musimy szybciej budzić Mikołajka, żeby Maciuś do pracy się nie spóźnił. Natomiast i tak to wyjście teraz to jest po prostu takie, takie. Bo w zeszłym roku były dramaty, a w tym roku to jest takie po prostu, wiecie, przyciąga, zróbmy tatuaża, kica, buzi, a to, a bajkę. W sensie punkty musi zaliczyć, ale jak już się wszystkie zaliczy, to w ogóle nie ma problemu, ubiera się, wychodzi do przedszkola, wiecie, już brzuszek go nie boli, wszystko jest dobrze, nie wiecie, o co chodzi. Tylko muszą być pewne zasady, muszą być spełnione, koniec, kropka. Placuszki gotowe, za chwileczkę podaję Juliankowi. A co ja mam dzisiaj na śniadanko? Właściwie to jest kolacja, sobie zamieniłam. Jaglanka ryżowa z musem agrestowym, to jest kolacja, ale wolę takie rzeczy jeść na śniadanie, są bardziej śniadaniowe, więc to moje śniadanko. A to co na śniadanie, tam taka kanapka, sobie zostawiłam na kolację. Dzisiaj to mi chyba wybitne placuszki wyszły, słuchajcie, nie przesadzam, ale Julianek zjadł ich chyba z 10 właśnie, teraz mu jeszcze dołożyłam chyba z 10, więc
jestem w szoku. Wszystko szykuję na wyjście na spacerek. Co prawda jest tak szaro, góro i ponuro, ale ma nie padać, więc się zbieram i będziemy szli z Juliankiem na jakiś malutki spacereczek. Tu mam czapkę, wszystkie takie wyjściowe rzeczy już pod rękę przygotowane. No i sobie pójdziemy jakąś tam naszą małą, starą trasą, może nie taką małą jak dla Julianka, bo takie 3,5 km, więc się po prostu przyjdziemy, jakoś tak fajnie czas nam wtedy zleci do drzemki, troszeczkę główkę przewietrzymy, no, po prostu spacerek musi być, póki nie pada trzeba korzystać i póki jest w miarę ciepło, no bo jesień niedługo już wjedzie na całego, więc korzystamy. I on chce jeszcze jednego. Jeszcze, Julianku? Jeszcze? Masz pełną buzię. Julianek jeszcze? Tak. Placuszka jeszcze? Chcesz placka? Tutaj? Chcesz placuszka? Tu? Tak. Nie. Już nie. Dobrze. Tak. Tak! Ojo. Słuchajcie, no nie ma żartów, nie ma żartów. Jeszcze dla mnie puszka nie starczy. Proszę bardzo. Dobrze, najedź się, byś miał siłę na spacerek. Proszę bardzo. No idziemy na spacerek, ale w przypadku Julianka żadna perswazja i przekonywanie nie zadziałały. Dobra, otwieraj. Jest taki samodzielny, że nie mogę otworzyć drzwi. Mogę już? Tak. No, nie zadziałały i musieliśmy zabrać ze sobą, co? Halo, co pan ma w rączce? Julian? Julian? Czołg. I idziemy z czołgiem, który mama będzie zaraz nosić w plecaku. No, powiem wam, że jest całkiem przyjemnie, po prostu nie ma słoneczka, ale jest okej, mocno nie wieje. Idziemy sobie na spacerek nad jeziorko, takie kółeczko zrobimy i wracamy do domku. Będzie mu się wtedy lepiej spało na drzemce. Stałe punkty zaliczone, wyciskaczek musi być. No, otwiera. Nie po bułeczki, po wyciskaczki teraz chodzimy. Proszę bardzo. Idziemy? To idziemy, proszę. Tak, zakręcić? A bułeczkę jeszcze chcesz? Pićku, tak? No czekaj, czekaj. Piciu? Tak. Osa się, fuj, 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 osa nam się kręci. Pij, pij, Juleczku. Idziemy dalej. Osa lata, sio. No lata osa, poleciała. Poleciała. Możesz pić, spokojnie. Poleciała do nieba. Dobra, słuchajcie, Juleczek sobie je drugie śniadanie. Ja sobie chwilę tutaj przyszłam usiąść na naszym rycerskim krześle z gromadu średniowiecznym, o tak. I będę do was teraz mówić ważne rzeczy, słuchajcie, bo ja muszę to wyrzucić z siebie, bo moja ekscytacja sięga zenitu i po prostu ja nie mogę, bo ja tylko o tym cały czas myślę, po prostu zaprząta to moje myśli i nie mogę, więc muszę to powiedzieć. Wiecie, że niedługo miałam i spełnić swoje marzenie, jechać do Warszawy. I słuchajcie, zwracam. Co się stało? Techniczne problemy wyjątkowe. I słuchajcie, miałam mi spełnić swoje marzenie, no i super. No i jakoś nie wiem, takie zrządzenia losu, przeznaczenie, przypadek, nazwijcie to jak chcecie. Ja wierzę, że to było jedno wielkie przeznaczenie. No i właśnie okazało się, że nie muszę jechać do Warszawy. Może nie tyle, że nie muszę, ale miałam możliwość wyboru, gdzie to zrobić. Właśnie. I okazało się, że mogę zrobić to w Ostródzie. Początkowo miałam to zrobić i w Ostródzie, i w Warszawie. Wybaczcie, że tak mówię tajemniczością, ale już kolejny vlog będzie właśnie z tego wydarzenia, więc nie chcę na razie zdradzać, ale muszę się z wami tym podzielić. Miałam jechać do Warszawy, okazało się, że jest jeszcze opcja zrobienia tego w Ostródzie w ten weekend, w tą sobotę pierwszego i siódmego bym jechała do Warszawy. Ale słuchajcie, no to też nie są małe pieniądze, więc musiałam wybrać to albo to, bo nie oszukujmy się, wszystko po kolei. No i zdecydowałam, że jednak Ostróda, bo po prostu jest, nadarzyła się okazja dla mnie coś, żeby to zrobić, coś co było dla mnie bardziej nieosiągalne, a stało się takie, o, w Ostródzie mogę to zrobić, więc
super. No i żyję tym wydarzeniem. Wszystko wam wyjaśnię w kolejnym vlogu, już krok po kroku, jaka decyzja, dlaczego właśnie tak się stało, ale tak jak mówię, tylko tyle mogę dziś zdradzić, więc wiedzcie, że to już będzie 1 i 2 października. W Ostródzie, do Warszawy nie jadę i po prostu, słuchajcie, ja nie mogłam dzisiaj spać. Ja się położyłam o 22:30 wczoraj i zasnęłam o 1:30 i ja cały czas myślałam, wiecie, koło tani na myśli. Wyobrażałam sobie, przeżywałam. Biegnie mój ziomeczek. Słucham pana. A co mnie pan bije? Co mnie pan bije tutaj? No wiecie co? No. I słuchajcie, i nie mogłam spać, ja tak przeżywam, dlatego muszę chociaż tym podzielić się z wami, że ja, wiecie, no nie mogę nagrywać vloga, a myślę cały czas o jednej rzeczy i nie powiedzieć o tym, więc tak, żyję cały czas tym, że czeka mnie świetny weekend, no zrobię w końcu coś, o czym marzyłam i to jeszcze w sposób taki, jaki chciałam, o tak, a myślałam, że tego nigdy nie zrobię, bo mi to nie pasowało, że jeszcze dalej niż do Warszawy trzeba jechać, że daleko, że w ogóle jakieś daleko, nie wiem gdzie to jest, ja nie ma dojazdu, nie jadę i tak, i to jest, okazało się, że jednak to przyjeżdża do mnie. Cieszę się niezmiernie. Wszystko zobaczycie w kolejnym vlogu, także wyczekujcie, wyczekujcie, bo będzie się działo i w ogóle będzie bardzo fajny vlog, nie tylko z tego wydarzenia, że spełnię swoje marzenie, ale w ogóle z fajnego takiego eventu. O właśnie, zdradzę wam, że cała rzecz będzie się działa na evencie w Ostródzie, więc fajne rzeczy mam nadzieję ponagrywam. O ile dam radę, no, będę się starać. Także wiedzcie, że teraz moje myśli zaprzątnięte są tylko tym wydarzeniem. A tymczasem, kochani, Julianek je drugie śniadanko, ja zaraz jem swoje i standardowo, jak go uśpię, to będę robiła trening z Agatą Zając. Dzisiaj sobie ciężary, w sumie tak jak zawsze, dla wszystkich nowych osób właściwie to mówię, bo jest was coraz więcej. Więc słuchajcie, ćwiczę z Agatą Zając, jestem na diecie 2000 kalorii, na diecie pudełkowej, na cateringu dietetycznym, bo to często pytacie, bo właśnie nowo osoby o to pytają. Więc taki jest stan rzeczy i staram się zgubić parę kilogramów powolutku, powolutku, bez presji. No i tak to wygląda. Co do spacerku, słuchajcie, mieliśmy taki średni, tak mi Juleczek jęczał, nie zrobiliśmy starej trasy, stałej i starej, o tak, zrobiliśmy taką nawet nie pół, bo coś mu nie pasowało, nie tak, mama na ręce. No mówię, dobra, to zawijamy się do domku, bo to w sumie bez sensu. Dobra, kochani, musiałam się, widzicie, podzielić z wami, wyrzucić tym, także kolejny vlog wyczekujcie. Nie, ja nie mogę. Ja już żyję, tylko tym przeżywam. Jestem tak podekscytowana, że naprawdę szok. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Co do urodzin Julianka, bo wiecie, wszystko śledzicie na bieżąco. 1 października Julianek ma urodziny, ale tak się zdarzyło, że musimy wyprawić urodziny 2 tygodnie później. Także wyprawiamy Juliankowi urodzin 15 października i oczywiście też vlog z tego będzie, bo przewidujemy imprezkę, będzie dużo gości, robimy wszystko w domu, bo pytaliście też o to, więc od razu odpowiadam. Będzie imprezka, będzie vlog, będą urodzinki 2-latka Julianka. No i udało mi się dzisiaj zrobić fajny, mocny trening, naprawdę mocny. Dawno już nie byłam biegać, słuchajcie, w zeszłym tygodniu w ogóle nie biegałam i prawie nie ćwiczyłam, bo miałam, no tak trochę ćwiczyłam na siłę w sumie, bo coś z nogą miałam, ale już jest wszystko dobrze, więc tak się zbieram, może dziś jeszcze pójdę biegać, jak Maciuś wróci z roweru, zobaczymy, bo dziś jakby nie mój dzień biegania, bo kiedy Maciuś chodzi na rower, no to jest jakby jego dzień, ale często jak mam ochotę mojego rowerze jeszcze iść biegać, to Maciuś nie ma nic przeciwko, więc może, może jeszcze się zbiorę. Taki naprawdę być fajny trening i tak na dobitkę może jeszcze pójdę, jak nie to jutro na pewno, bo trzeba wrócić do tego celu, żeby dobić do 17 km, bo przebiegłam 15, potem tam były wakacje, to się rozeszło, forma spadła, trochę mi się przytyło i tak jakiś czas temu, jak wróciłam po wakacjach do biegania, to tak 5, 6, 7, 5 i tak 7 i tak różnie, a bym chciała, wiecie, tak do 17 dobić, tak tą 15 to minimum, bo 15 już biegałam, więc trzeba chociaż wrócić do tego, co było. Że małymi kroczkami w ogóle też tak, wiecie, powoli, powoli, powoli samo przyjdzie, jeżeli będę to robić regularnie i systematycznie, to tak naprawdę nie wiadomo kiedy, a to tak samo przychodzi. No dobra, idę się wykąpać i zjem sobie obiad, póki jeszcze Julianek śpi. Słuchajcie, to jest mój dzisiejszy obiadek z cateringu, bigosik z chudą kiełbaską, z boczkiem, z grzybkami. Tylko że porcja jest dosłownie jak dla chłopa wracającego z roli, 3 kromki chleba. No dzisiaj to się, słuchajcie, najem po uszy chyba. Thank you.
placuszki dzisiaj cały dzień w cenie. Od śniadania Julianek na wszystkie posiłki. Nie, placuszki, później na obiad jest zupkę. Już taki obiadokolacja będzie. Chcesz jeszcze placuszka? Nie? Wystarczy. Idziemy się bawić? Ciup. No, jesteśmy już w domku, chłopaczki jedzą rosołek, który przygotowałam wczoraj i ja też właśnie sobie go podgrzewam w mikrofali, ponieważ dzisiaj w cateringu jest zupa jarzynowa. Nienawidzę. Może dlatego moje dzieci też jedzą warzyw, ale mówię to po cichu, nie słyszą. A, to wolę zjeść sobie swój rosołek, troszeczkę sobie nalałam. Jestem jedynym odbiorcą w tym domu marchewki z tej zupy, więc zjem sobie troszkę makaronu, marcheweczka, rosołek i zamiast tej jarzynowej będzie jak znalazł. Maciuś na rowerze. My z chłopcami mieliśmy dosyć taki trudny powrót, chociaż nie ukrywam, że w ogóle ciężkie te nasze powroty są, bo po prostu ciężko ich zdjąć z dworu, z placu zabaw, dlatego że obaj są głodni, bo Julek nie je obiaduje dopiero jak Mikuś wraca, bo nie chce jeść wcześniej. Mikuś je w przedszkolu, ale do tej pory już jest głodny i niby chce być na dworzu, ale jednak chce wracać, jest strasznie zmęczony i nóżki go bolą. Julek mi ucieka przez wszystkie pasy, idzie ze mną za rękę, ale jak tylko zbliżamy się do przejścia, to mi się wyrywa i biegnie, więc muszę być, wiecie, cały czas na takim standby'u, że wiem, że zaraz mi puści rękę, a wiecie, nie daj Boże, Mikuś mnie czymś zagada, bo coś chce, bo coś zrobił, bo coś tam. I po prostu ten powrót do domu jest zawsze u mnie takie wszystkie, czuję, że mam wszystkie dosłownie mięśnie napięte, bo muszę być tak skoncentrowana, żeby z tą moją szaloną dwójką do domu dojść i żeby wszyscy doszli w jednym kawałku. To nie są proste sprawy, a niby mamy tak blisko do domu. I tak naprawdę zawsze te powroty są trudne. No ale nic, ale nic, dotarliśmy. Tak jak mówię, zupkę sobie teraz zjem. Czekam na Maciusia, mam z nim jeden temat do przegadania. Jeżeli będzie to krótki temat, no to może pójdę biegać. Tak cały czas się waham jeszcze iść, nie iść. Wiem, że jak pójdę, to będzie super, ale trudno mi się dziś zebrać. O tak, wiem, że jak pójdę, to na pewno nie pożałuję, ale na razie mi się nie chce. O, na tej zasadzie, tym bardziej, że trening był naprawdę dziś mega mocny. Dobra, jem tą zupkę i się okaże. No i żyję już tylko sobotą i weekendem i będzie mega. Dobra, kochani, już się do was odzywam wieczorkiem. Maciuś wrócił późno i jeszcze przegadanie naszej ważnej kwestii życiowej, która jest taka ważna teraz dla nas i też druga rzecz, którą żyjemy, ale teraz nic nie mogę wam powiedzieć. No to trochę nam zajęło, więc mam dosłownie pół godzinki, mąż mi tutaj dał wolność, żebym mogła usiąść i już montuję dla was tego vloga, żebyście mieli go jak najszybciej na kanale. Także, kochani, podsumowując, czekajcie, już niebawem pojawi się vlog z mojego marzenia, a jestem tak podekscytowana, podjarana, tak tym, że nie mogę. Po prostu odliczam, nie, naprawdę odliczam i tak dzisiaj myślę, Boże, gdzieś wtorek czy środa? Ile jeszcze do soboty? A może już podświadomie sprowadzam, że nie jest jednak dzisiaj pewnie środa, ale jest wtorek. Więc naprawdę czekam i odliczam dni do tego wydarzenia, także w przyszłym tygodniu będziecie mieli tego vloga. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko poszło jak należy, wszystko wyjaśnię właśnie w następnym filmie. No i będę się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog podobał wam się. Dajcie mi znać, czy przed wyjściem do przedszkola, czy do szkoły wasze dzieci też mają takie swoje rytuały, oglądanie bajeczki, tatuaże, czy jakieś inne w ogóle, bez których nie wyjdą, że po prostu musi być i koniec. No także trzymajcie się, buziaki i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu.